Cześć, witajcie, jestem Marcin Kryński, a to są moje ostatnie chwile w Telford, więc jestem niesamowicie podekscytowany. Chcę wam powiedzieć kilka rzeczy o tym, jak to wszystko będzie wyglądało i dlaczego jest tak rewelacyjnie. Pierwsza podstawowa sprawa to sprawa uporządkowania i zakończenia projektów, które w jakimś stopniu były ode mnie zależne, a w tej chwili toczą się własnym losem. Chcę wam pokazać, jak wygląda skompresowane życie. Tak wygląda. Z auta typu kombi skompresowałem to wszystko do tego etapu. Tam jeszcze są koszule, ok. Ale to już nie stanowi jakiegoś większego problemu. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że właśnie za kilka chwil opuszczam Telford. I cóż, moi drodzy, Telfordiacy, Telfordianki, co wam mogę powiedzieć? Jeżeli wasza kariera zawodowa i wasze życie jest zorientowane na spokojne, schematyczne, systematyczne życie, tak? Telford jest perfekcyjne. Telford jest miejscem, gdzie zatrudnienie się jako automat do wkręcania śrubek albo samobieżny automat do układania palet. To jest rewelacyjne miejsce. To jest doskonałe miejsce, żeby właśnie specjalizować się w tych umiejętnościach, trenować te wykwintne umiejętności i czerpać z nich przyjemność, czerpać z nich satysfakcję, szczególnie za minimalne wynagrodzenie. Także to jest doskonałe miejsce, jeżeli tutaj jesteście, jeżeli tutaj mieszkacie i zamierzacie spędzić swoje życie właśnie w taki sposób, będąc nisko kwalifikowaną siłą roboczą. Zrobiliście dobry wybór, zostańcie w Telford. Jeżeli jednak nie, to miasto zlokalizowane właśnie w tych takich trzech industrial parkach, tak? Parkach, gdzie tania siła robocza sprzedaje swój czas w zamian za fioletowe pieniądze. Hortonwood, Halesfield. Co my tu jeszcze mamy? Hortonwood, Halesfield i Stafford Park. O właśnie, jak ja dawno nie byłem w żadnym z tych miejsc. Przepraszam was za to, że nie byłem. Słuchajcie, w Telford spędziłem nieco swojego czasu. Miałem przyjemność poznać całą masę ludzi. Dziękuję wam wszystkim, którzy mnie oglądaliście, bo być może za chwilę tego materiału już więcej nie będzie. Może będzie, może nie będzie, zobaczymy. Ale chcę wam powiedzieć, że fajnie się spędziło te ponad 3 lata w tej chwili, w tej miejscowości. Naturalnie część z was wie, że w tej chwili nic mnie, ale to nic kompletnie mnie nie trzyma w Telford, więc to jest game over. Kończymy ten temat bez żadnego bólu i bez żadnego zastanawiania się, co dalej, bo tu nie ma co dalej. Ta dzielnica, którą widzicie, to jest Hadley, tak? Polska dzielnica, gdzie słyszy się dosyć często język polski, to jest miejsce, w którym zdarzyło mi się pomieszkiwać prawie 4 miesiące. Ogromna ilość czasu. Słuchajcie, jedna rzecz mnie bardzo martwi w Telford. Bardzo, 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 bardzo. Wręcz mnie mierzi. A przede wszystkim, okej, bliskie sąsiedztwo kaplicy na Trench, w której ta woda święcona i obmywanie twarzy w geście Ojcze Nasz przebiega za pomocą C2H5H. To mi się bardzo nie podobało i nie podoba mi się generalnie. Nie podoba mi się zabieranie tych polskich zwyczajów za granicę, tak? Szczególnie zwyczajów związanych z gloryfikowaniem patologicznych zachowań i budowaniem na nich naszej narodowej tożsamości w Telford. Nie podoba mi się to kompletnie. Jestem ogromnym przeciwnikiem tego rodzaju zachowania, ale co? Ale stało się, jest, tak? No i niestety, przepraszam was, nie będę uczestniczył więcej w tym przedstawieniu, chociaż z całą pewnością jeszcze usłyszelibyście całą masę kąśliwych materiałów. Nie chcę mi się też już nagrywać niczego odnośnie obozów pracy, ani niczego w tym stylu, bo z całą pewnością niemieckie obozy
na zagrabionym polskim terytorium były czymś strasznym. I wszystkich was, którzy czujecie się zażenowani tym, co powiedziałem, przepraszam najmocniej, to nie było w porządku. Te moje słowa były jak najbardziej nie na miejscu. To, co Niemcy zrobili z Polską, jest karygodne. Ale to, co zrobił rząd z naszym krajem i dlaczego my się znaleźliśmy tutaj w Wielkiej Brytanii, jest tak samo złe i negatywne. Panowie, panie, liczę na to, że właśnie wy kiedyś wspomożecie nasz polski system. Dlaczego? Dlatego, że macie świeże podejście i dlatego, że macie inicjatywę. Dlatego, że właśnie wy możecie być motorem napędu, motorem zmian w Polsce. Wierzę w to, że część Polaków emigracji zadecyduje jednak wrócić do Polski i zrobi to z pompą, z impaktem, z uderzeniem. Jakim? Politycznym. Jeżeli jesteście zainteresowani, co Kryński dalej planuje, no to właśnie to planuje, tak? Właśnie to planuje. Mam nadzieję, że żyje wam się doskonale, wspaniale tutaj w Polsce, no ale Polak za granicą powinien być traktowany lepiej niż Polak w Polsce. That's it. Życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, pozdrawiam. Marcin Kryński, Telford. Critical date, 6 września 2020 roku. Over. Thank you, bye.